sprawę wyjaśnić. Dlatego pozwoliliśmy sobie w skrócie przygotować małą prezentację, która w taki bardzo precyzyjny i dokładny sposób przybliży Państwu całość wydarzeń, które zaczęły się już ponad rok temu. Oświadczam, że się nie przestraszyłem i że zrobię wszystko, aby to miasto znowuż było normalne i aby ludzie, którzy mają odwagę mówić prawdę, nie musieli bać się o swoje zdrowie i życie. Przygotowałem dla Was dokument, bo tak naprawdę zaczęło się to ponad rok temu i zaczęło się od złożenia, proszę o slajd, tego właśnie dokumentu w Wydziale Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dokumentu, który pokazuje kilka z wielu, o których wiemy, nieprawidłowości, jakie mają miejsce w ratuszu i jakie urzędnicy tego miasta tolerują, a nawet za które osobiście odpowiadają. Czyli Unika, Fundacja Sobieskiego, trzy pierwsze punkty, dlatego że jest to bardzo istotne w związku z następnym slajdem. Od wielu lat był użytkowany, o czym wiedzieli wszyscy w mieście, bo jest w centrum miasta, naprzeciwko komendy policji, która prowadzi sprawę właśnie tą o podpalenie. Codziennie policjanci z okna widzą, czy ten bank funkcjonuje, czy nie. Udało się tą sprawę również zamieść pod dywan. My byliśmy dosyć skrupulatni w analizowaniu i zanim zaczęto legalizację tego budynku, który ponoć wcześniej nie był zalegalizowany, udaliśmy się do funkcjonującego tam banku, papierze firmowym z adresem właśnie tym, ulica Sobieskiego 31. Dostaliśmy również wizytówkę pracownika już od wielu lat tam pracującego z adresem Sobieskiego 31, z numerami telefonu. Planowany przez lata, a cała hucpa z jego legalizacją była kolejną próbą zamiecienia sprawy pod dywan. Kto ustali? Kto podpalił samochody? To co zrobisz? Zrobisz 100 tysięcy telefonów? Jakie 100 tysięcy? Za co 100 tysięcy zapłacisz? To pomóż i cudowy. W sobotę, a w poniedziałek już tu nie ma. Wszystkie dokumenty, kurwa, wszystkie dokumenty zaginęły, wszystko. Z pierwszego dnia, a więc powiązań biznesowych i nieprawidłowości w ratuszu. Prezydent Kobyliński odmawia współpracy z prokuraturą w tym temacie, porządku dziennego nad tymi faktami i nie pomaga swoich punktów wyjaśnienia właśnie tego podstawowego. Z Maciejem Kobylińskim spotkałem się przed podpaleniem w restauracji Nostalgia w Poganicach. Zawiózł mnie tam Andrzej O. swoim samochodem. Byliśmy przy stoliku tylko we trzech. Ja wiedziałem, że to jest prezydent miasta. Trochę luźno gadaliśmy. Oni, to jest Andrzej O. i Kobyliński, mówili, jakim Aleksander Jacek przeszkadza i jaka to z niego menda. Dali mi do zrozumienia, że powinienem w tym temacie coś zrobić. Padł taki żart, że trzeba by mu obciąć pazurki razem z palcami. Ja powiedziałem, że wiem, o co chodzi, ale zrobią to za umorzenie długu mojej matce za sklep w Słupsku w wysokości 20 tysięcy złotych. Kobyliński przytaknął głową, powiedział, że i tak nie zapłaci z własnej kieszeni. Po wykonaniu zadania miałem wysłać do Andrzeja O. SMS z umówioną treścią. Właśnie Czesława M. w dniu 9 kwietnia wysyła dwa SMS-y do Andrzeja O.